Witam, z tej strony WB Szakal, no, ponieważ nie chcę się drogich dysków kupować, a przenośnych, używam dysków, które kupuję za bagatela 10 do 20 zł, sobie podłączam, jeżeli chcę coś przekopiować. Taki dysk sobie na przykład podłączam, po 20 wiadomo, że ATA. No i będę teraz przekopiował te filmy, które mi zalegają na tamtych dwóch dyskach poniżej. Tych dysków używam tego typu jako przenośnych, ponieważ tamte dwa dyski mam na wejścia SATA, a tu mam na wejścia ATA, więc odpinam DVD-ROM, podpinam sobie dysk pod to. Nie ma to jak najtaniej wychodzić na tym jak najlepiej, ponieważ, no mówię, taki dysk kosztuje do, akurat ten tu obecny, bo mam jeszcze jeden taki dysk, który kupiłem za 2 dychy, ale ten obecny dysk kosztuje dokładnie 9 zł. Także śmiech na sali, ale nie chce mi się wydawać dużych pieniędzy, żeby gromadzić filmy na dyskach, więc wydaję jak najmniej, żeby jak najwięcej zgromadzić jak najmniejszym kosztem. Także zapraszam do oglądania. Z tej strony był Basiakel. Pozdro.